Cześć kochani, Kadał Rok, tutaj Wojtek Pietraszek. Imagine Dragons, Thunder. Piękna piosenka, uwielbiam ten numer, po prostu to jest coś pięknego. Strój standardowy EADGBE, nastrójcie sobie gitarki. Strój to ten sprzęt, kurczę, bo to bez strojenia nie ma grania. Dobra, teraz tak. Akordy, jakie w tej piosence się pokazują, to jest mianowicie tak, C-dur, F-dur, A-mol, G-dur, teraz skupmy się na samym biciu. W zwrotce robimy specjalnie puste. Po co zmieniamy akordy w trakcie śpiewania? Bo tam jest, czyli na całą linijkę tekstu zmieniamy akord. Teraz zobaczmy, jakie jest bicie na zwrotkę. Każde szurnięcie to jest uderzenie w akord, prawda? Teraz zobaczcie, jakby to brzmiało całościowo. Taka byłaby zwrotka, celowo akurat tak właśnie w ten sposób zagrana. Teraz zobaczmy, taka byłaby zwrotka właśnie celowo nagrana. Teraz zobaczmy prechorus i chorus, czyli taki przedrefren i refren. Tak, widzicie, w tym refrenie cały czas jest klikanie palcami, więc jak będzie was parę osób, to fajnie, żeby ktoś jeszcze sobie klikał. To jest po prostu, to jest piękne właśnie zaaranżowanie tego utworu w parę osób, prawda? Nie musimy wszyscy, kurczę, się drzeć. Tam akurat w refrenie mamy też takie z pauzami, prawda? Możemy to w ogóle zagrać bez tego stukania, prawda? Bo to był Thunder, Thunder, tu można sobie stuknąć wtedy trzy razy. Zagrywam jeszcze raz to poprawnie. Nie, jeszcze nie. Teraz. Później tam jest na ten Thunder, jest jeszcze tam uderzony po ten C. Czyli widzicie, tam jest raz, dwa, trzy. Dwa razy jest taki motyw w samej zwrotce. Tam jest prechorus, jest właściwie taki sam. C dur, A mol, F dur, prawda? Thunder, dydydender, dy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 d
przepraszam, w samym refrenie słowa się te trzy.
prawda, te trzy uderzenia. Dobra, oglądajcie, grajcie, piszcie, co tam macie do powiedzenia. Do zobaczyska.